co znowu? Jest wiele możliwości. Żadna nie jest fajna. Ej, weź przestań. Oto nasz bilet do Królestwa Duchów. Nie, dość już strachów na dziś. W mojej kryształowej kuli majaczy wanna z gorącą wodą. Miłej zabawy. Proszę. Jessica! O mój Boże! O mój Boże! O kurwa! Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? Czołem ludzie, witajcie serdecznie, jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Until Dawn. Słuchajcie, znajdujemy się teraz w tym opuszczonym sanatorium i ścigamy, no jakby nie było, zabójcę naszej dziewczyny. No i co? Prawie nam palce uwaliło w poprzednim odcinku, więc teraz trzeba... Nie wiem, chyba musimy zejść tam na dół, teraz nie widzę żadnej innej opcji. No i zobaczymy. O, nie, gdzie tam idziesz? Tu, na dół. Ale że oni pokracznie zeskakują z tych wszystkich. Znowu tutaj. Znowu tutaj, no. Już tu byliśmy, tak? Wydaje mi się, że tutaj... tą kartę trzeba włożyć i powinniśmy dać radę przejść. Cyk. Cyk. I open. No, weź kartę, bo może się jeszcze przydać. O, nie zrobił nam nic. Spokojnie. Dobra, psina. A mogłem go uderzyć. O! Ale jest dobrze, bo nam się zaktualizował status, czyli... jest dobrze, że on, że tak powiem, nas nie zaatakował. Pytanie tylko... Tu się da wejść. No, co my tu mamy? Dobra. Aha, kurtka. Człowieku, po co ty ubierasz teraz tą kurtkę? Tam jest rewolwer. R2. A jaki spryciula. Proszę bardzo. Mam cię. Mam cię, ale czy tam jest amunicja? Nie wiem. Dobra, ale... Zastanawia mnie ten wilk, bo on... Jebany świr. Mapa poglądowa, znaleziono wskazówkę. No, nie wygląda to zbyt dobrze. Czy coś jeszcze gdzieś tutaj znajdziemy? Możliwe, że nie. Dobra, to idziemy dalej. Tam do wyjścia na razie nie będziemy szli. Chociaż tu widzę, że na kłódkę jest zamknięte. To jest dziwne, bo on wyszedł przez te drzwi, więc teoretycznie nie powinno to być na kłódkę zamknięte, tak? Tu jest jakaś skrzynia, otwórzmy ją. No. Co w skrzyni? O, kosturki. Może dzięki temu wilki się nażrą i odpuszczą. Okej. Pewnie odpuszczą, no ale przecież i tak nic nie atakują nas, więc chyba nie jest źle, nie? Aha, ale one może tych drzwi pilnują i nie wpuściłyby nas, gdybym chciał tam pójść. Bo w sumie nie podszedłem do tych drzwi, żeby zobaczyć, jak one zareagują na to. Gdzie one są, te wilki?
O, ziomek. Tak jest. O właśnie. Spokojnie, mały. Spokojnie. Dobry piesek. O właśnie. Takie ziomki teraz jesteśmy z wilkiem. Proszę bardzo. Hej, mały. Podoba się? Tak? Każdy potrzebuje trochę miłości, co? Ach, ale już nie podchodzi do tego wilka. Dobra, dobra, idź, bo myślałem, że tu są drzwi i przez nie można przejść, ale nie. Dobra. Mamy rewolwer, tak się zastanawiam, czy po prostu tym... O, tu jeszcze coś jest, tu, no idźże. Tu, no tu, tu, o, tu, tu, właśnie tu. Cygaro. Więc tamte cygara. Ten frajer pali cygara, tak? W porządku. Czy tam coś jeszcze jest? Nie. Dobra. To idziemy tu do wyjścia. Możliwe, że to będzie trzeba jakoś przestrzelić albo... Albo coś w tym stylu. Aha. Tak jest. Tak właśnie myślałem, że to jest... kłódka do przestrzelenia, ale nadal nie mam pojęcia, w jaki sposób on zamknął te drzwi, skoro no tak naprawdę wychodził tędy, tak? Także no co najmniej dziwne to jest. Oho, ho, 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 ho. Jakieś duże pomieszczenie. Jakby hol jakiś. Weź no daj... O, właśnie. Proszę, tu coś jest. O, kolejny totem, biały chyba. Nie, to czarny jest. No to niezłe boom będzie, słuchajcie. Pokażcie, bo widzę, że to jest jakiś taki... Tu kurde, z rogami. Martwi mnie to, że tu są dwa totemy, których nie znalazłem. I nie wiem dlaczego. Gdzieś pewnie... Nie wiem, albo przeoczyłem, albo ich jeszcze nie było. No ale trzymaj, że to u góry. Czemu tego nie trzymasz u góry? O, tak to nieś. Wiem, że cię ręka boli, no ale sorry, no. Ja bym chciał widzieć, co się dzieje nade mną. Znaczy pode mną, a żeby widzieć, co się dzieje pode mną, muszę mieć wysoko lampę. Idziemy na dół. Ciekawe co na dole. Okej, nic tu nie widać. Myślę, że tu jest raczej pusto, pusto. Dobra, to idziemy dalej sobie powolutku. Bez stresu, bez nerwów. O, tu coś jest. Oho, beczka, którą trzeba pewnie przesunąć. Więc jeszcze zanim to uczynię, to tutaj w prawo bym poszedł. Tam się nie da iść. No dobra, no to przesuwamy bekę i idziemy. No jasne, zamknięte. Ty no, człowieku, przed chwilą. Okej. Oho. Radzę ci prędko zdupiać stąd. No i tak.
nie było zbyt mądre. Oho, nasz przyjaciel w masce zamknął tutaj. Ej, zamknięte! Kto to zamknął? Cholera, naprawdę mocno pojebane rzeczy się tu dziś dzieją. Dobra. Czy my wracamy teraz? Nie żyje. A ja bardziej w to, jak umarł. Chodzi mi raczej o to, że mogli się pomylić. Co? Może trzeba było iść do tej szopy i zobaczyć, czy to prawda. Nie wiem, kurwa, są rzeczy, których po zobaczeniu nie da się już nigdy więcej odwiedzić. Tak, chyba tak. Ale trzeba sprawdzić, żeby być pewnym. Ja tam im wierzę na słowo. No właśnie. To jest to. Myślę, że jak dwójka osób... Siekiera, od razu jakoś lepiej się czuję. Jak dwie osoby widziały, że ktoś zmarł, no to kurde, to chyba musi być prawda. No fajna ta siekierka, fajna. Tu jakąś kartę było trzeba chyba. Mat, zamknięte! Weź, rozwal te drzwi, dobra? Hej, moment, jak zaczniemy robić w drzwi, to ten przyjemniaczek nas usłyszy. A masz jakiś lepszy pomysł? Ech, nie wiem. No rozjebmy szybę. Patrz! Co? Okno. Świetnie, Matt. Szkoda tylko, że zmieści się tam co najwyżej moja pomadka. Nie, chodź. Nie wciśniesz się tam, wielkoludzie. Pomóż Emily? Ja nie dam rady, ale ty tak. Odbiło ci? Chcesz wcisnąć mój tyłek w taką dziurę? W ciasne jeansy jakoś dajesz radę go wcisnąć. Co, proszę? Talent. Ale wredne. Nie ma opcji, Mondralo. Znając życie, ten psychol siedzi sobie właśnie pod tym oknem i tylko czeka, żeby zrobić ze mnie pina koladę. Okej, okay, w porządku. No tak, wezmę zamach i jak nie... Po prostu to zrób! Jep. Dobra. No, wal. No, poszło. Czyli właściwie od razu mógłbym tak zrobić, może ona byłaby szczęśliwa wtedy. Światło się świeci. Super. Co jest grane? To jakieś szaleństwo. Byliśmy tu ledwie kilka godzin temu, to się musiało stać niedawno. Co tu się... Daj. To musiał być ten gość, ten, który złapał Chrisa i Ash i Josha. Musi wiedzieć, że to jedyna droga ucieczki. Nie mów tak. Zobacz, oczywiście ktoś musiał przesunąć wagon. Ale nie jest aż tak daleko, nie? Doskoczysz? Jestem dobry, ale nie aż tak. Skok w dal zróbmy. Matt, skoro nie dasz rady przeskoczyć, to co my teraz zrobimy? Nie mam pojęcia. Boże, wszystko tutaj jest totalnie powalone. Mam wrażenie, że dobrze wiedzieli, co robią. No. Tak to trochę wygląda. Ale myślę, że jakoś tutaj coś wykombinujemy, tylko trzeba... Naprawdę niezły Saigon. Straszny bajzel. Ta stacja już wcześniej to był szrot, ale teraz... Trzeba się tu pokręcić i coś myślę, że wymyślimy. O, tam coś proszę jest. Musi być coś, jakiś sposób, nie wiem. Zamieniam się w słuch. Spójrz na te graty, musi tu być coś użytecznego, prawda? Wieża. Hej, patrz! Wieża przeciwpożarowa. Te Magellan może by tak uruchomić kolejkę i stąd pryskać zamiast gapić się na mapę, he? Szpital psychiatryczny. Świetnie, to już totalnie... Ohydne. Nie, tylko straszne. Co, jeszcze mam na tą mapę patrzeć? Nie wiem, tu jest ewidentnie szlak jakiś, więc myślę, że
O, tu coś jeszcze jest. Jakie milutkie. Cofam suba. Cofam suba, no. Dobry tekst. Ale wy nie cofajcie subów, będę wdzięczny. Speed control. Super. Nie ma kluczyków, nie ma wagonika. Czyli nic nie wskuramy. A co z tą wieżą przeciwpożarową? Tą z mapy? No, jest to jakieś wyjście. Może jest tam radio, telefon albo coś. W sumie powinno być, nie? Pewnie tak. Matt, musimy dostać się do tego radia. Trzeba wrócić, czy dostać się tam? No nie wiem, pójdźmy tam. Możemy spróbować wezwać pomoc przez radio. Ktoś na pewno będzie w stanie to odebrać. O, proszę, ktoś tu zaczyna powoli łapać zasady. Co? Jakie zasady? Zasada pierwsza, Emily ma zawsze rację. Zasada druga, nic innego się nie liczy, bo to Emily ma rację. Lol. Kobiety. Dobra, chodźmy do tej wieży. Jeszcze nie wiem za bardzo, jak tam pójść. Ale jak widzę, Emily wie, gdzie trzeba pójść. O, czekaj. Co tam robisz, Lisnotka? Wydostaje nas stąd, panie pusty łbie. Jej, drabinkę znalazła. Popchnij ją, niech spadnie. Albo z tej siekiery jej walnij. Dobra, coś czuję, że teraz... Proszę, co się nawinęło. O, latareczka. Super. Złaś na dół, możemy spokojnie przejść tędy do wieży. Oj! W porządku? Tak! Dzięki! Wiesz co, może ty idź pierwszy, żeby mnie chronić? Kobiety. Okej, okay, pomału. Będzie jeszcze jakiś quick time event? Dobra. O mój Boże! Prawie. Chyba zaraz zemdleję. Nie patrz w dół. Wow. Okej. No fajnie na nią uważa, nawet na nim nie patrzy. Ja cię kręcę, dobrze, że już po wszystkim. Święte słowa. Tam serio było aż tak stromo, że oni tak się obsrali? No ciekawe. Dobrze, no to pójdźmy do tej wieży. A bo ja tu totem widzę, tu leży, patrz, totem. Żółty czy brązowy? Żółty chyba, nie? Tak jest, żółty. Aha, totem pomocy. Powinniśmy znaleźć jakąś wyrzutnię flar. Tak to się chyba nazywa. Bądź też wyrzutnię rakiet. A co, jeśli nie zadziała? Co? No radio! Zadziała. Ale jeśli nie zadziała, to co zrobimy? Możemy po prostu zejść sami. Zejść skąd? Z tej góry. Żartujesz sobie? Zaczniemy krzyczeć i płakać. Przecież nie unosi się w powietrzu. Równie dobrze by mogła, przecież jest ciemno. Spoko, może nie będziemy musieli. Myślisz, że ten psychopata nam odpuści i po prostu sobie pójdzie? Zaraz. A może powinniśmy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce? A może nie ma żadnego psychopaty? Może se to uroiliście? Coś zadziałać jutro rano. Może i tak. Byle nie w schronisku, on się właśnie tego spodziewa. No, może się też spodziewać, że pouciekacie na lewo i prawo. Ale ścieżka fajna. Muszą być piękne widoki z takiej drewnianej kładki. Szkoda, że teraz się nie da zatrzymać i popatrzeć tutaj na prawo. O, tam jakieś coś leży. O, tu. No, masz to pod...
kolejny biały totem? Biały, tak jest. Totem pomyślności. Aha. Czy to nie jest miejsce, w którym zginęły nasze siostrzyczki? Bądź teraz podwójnie ostrożna, Em. Tak jest, Matt. Jeśli mam coś do powiedzenia, wolałabym nie kończyć tego uroczego wieczoru z padnięciem w przepaść. No. Krwiożercze jelenie. Serio, w takim momencie kończymy tą scenę? O, oh, goddammit. Zaczynało się robić ciekawie. O, dobra, tu się też robi ciekawie, bo widzę, że ktoś za nią sto... O, oh, kurde. O. Oh. O. Halo. Chyba bym się zesrał, gdybym tak siedział w wannie i ktoś nagle za mną stał. Co wy tam robicie? Podglądamy cię. Straszycie. Okej. Okay. No, ładna dziewczyna, to podglądają, nie? He, 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 he. Sam schronisko Washingtonów, godzina 1:11. I będziemy sobie teraz paradować w ręczniczku. Super. Tak, że tak powiem, ciekawie. Że też jej się trzymie ten ręcznik, kurde. Tu coś jest. Moje ciuchy, serio? Ten, kto to zrobił, może już zapomnieć o prezencie na gwiazdkę. Słaby numer luciska. Totalnie. Skarpetkę jej zostawili. No, otwórz. Chris? Josh? Oho. A tu te baloniki porozwieszane są. Baloniki poroz... O Jezus Maria. Głupi zegar, dokładnie, masz rację. Hu. No, widzę, że nasz koleżka... Nasz koleżka się tu... Śmiesznie, haha! Drzemy łacha z tego, że sam nosi tylko ręcznik. Ale teraz mam już tego naprawdę dość, dobra? Pośmialiście się już? No, mało zabawnie się robi. Jezus Maria, myślałem, że ktoś tu siedzi. Ręczniku. Jeśli chcieliście mnie wystraszyć, to brawo! Udało się! Gdzie ich wzięło? Nie wiem, ale poszedł... Okej. Okay. Ludziska, dajcie spokój. Kończymy już z tym. Ja naprawdę bardzo nie przepadam za taką ciszą. Witaj, Samantha.
Szukasz mnie. Rozglądanie się niewiele ci pomoże, Samantha. Zobaczysz tylko to, co chcę, żebyś zobaczyła. A mam ci sporo do pokazania. Co się dzieje? Otwórz oczy. O Boże! Jest całkiem ładna, nieprawdaż? Piękna ptaszyna w kąpieli. Ciekawe, czy ma jakieś pojęcie o tym, co ją czeka. Myślisz, że to ostatnie szczęśliwe chwile w życiu tego stworzenia? Co pokazujesz? A czemu oglądasz? Hehe, bo musi. Josh! Co powiesz na to? Chryste, coś ty zrobił! Dam ci 10 sekund. 9. 8. Nie! 7. Zdejmij ręcznik, on tego oczekuje. Biegnij. Nie, rzuć wazonem. No. Tam. Kurwa. Przeskocz. Oj, no i się wyjebała. Oj, pięknie. No nie spodziewałem się, że to będzie jakaś cutscenka. Znaczy, quick time event. Baseball. Tam był baseball. Się. Przecież się nie ruszyłem. Dobra, jeszcze nic straconego, bo widzę, że baseball tu był. Jakieś żarty, nie ma klamki? Przewróć. Się udało całkiem dobrze tą sekwencję rozegrać. O, goddammit, to było straszne. No, kolejna, kurde, do kopalni wpadła. Pięknie po prostu. O. Ta gra jest tak straszna i tak bardzo creepy, oj, straszna i creepy, że to jest masakra. Oj, ty. Biegnij. Ej, spadniesz. Oho. Najlepszą obroną jest atak, zdobyto trofeum. Chyba jednak źle zrobiłem, że tu pobiegłem. O, no trudno. Widać, moje wybory nie najlepsze są. Dobra robota! Całkiem dobrze ci idzie z tą twoją grą. Tak, tyle ciężkiej pracy poszło na badanie źródeł twoich lęków. A ty to zwyczajnie zaprzepaszczasz. Twój paniczny strach przed tym, co jest martwe, obracasz się przeciw tym, na których cierpieniu tak desperacko ci zależało. Czy było warto? O! Dobra, słuchajcie, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!